Ale w takim razie przygotujmy się, albowiem będzie czekało na nas starcie. Teraz tak. Przestawmy sobie ekipę. Ty nie masz żadnych zaklęć, ale ja ci mogę dać, mój drogi Sarewoku, kilka rzeczy, które cię troszeczkę wzmocnią. O właśnie. Przy okazji, ojej, nie to. Ty będziesz nosił też to w zamian za Wilsona. I weźmiesz sobie srebrny miecz od Gipianki. Żeby nie było. To niech sobie leży tak. Wzmocnimy cię troszkę tym. I zobaczmy, cóż takiego jeszcze udałoby nam się tutaj zidentyfikować. Co w razie czego potencjalnie byś mógł nosić. Tyle o ile. Włócznia się nie przyda, kijek się nie przyda, szatałowcy przygód również się nie przydadzą, więc po prostu będziesz to nosił, żeby biedne magiczki nie przedźwigały się zanadto. Zobaczmy, czy jeszcze mi się coś po ekwipunku nie wala, ale jeszcze mi to zidentyfikuj, moja droga. Po prostu nie chcę cię naraz przeciążyć. Tak jest. Dobrze to wygląda. Taki słaby ten sejmitar. Sylwańska kolczuga. Niby fajna rzecz, ale słabsza jednak niż to, co ma Imoen. Sztylecik, łapy geparda. Uhu! Będziesz mógł nosić te łapy geparda. Będę musiała znaleźć dla ciebie jakąś fajną zbroję, Sarewoku. Bo tu masz 0, a ty masz tutaj minus 2. A przydałoby się, żebyś miał coś porządniejszego jednak, aczkolwiek to jak najbardziej. Będziesz szybciej docierał do celu. No i w kolejności po prostu zadawanych obrażeń nam się ludzki ułożyły. Tylko nie wiedzieć czemu, moja Sil znowu cały czas przełącza się na łuki strzały. Nie rób tego, moja droga, nie rób tego, ja cię proszę. Ale w sumie Badyla możesz też wziąć, albowiem, który będzie mocniejszy. Czy mam jeszcze jakiś Badyl? Nie. A czy w... tutaj się wala jakiś patyk? Chodzi o to, żebyś mógł nawalać również te... golemy niektóre. Zniszczenie żywiołaka powietrza... Wezwanie, usypiająca chmura, a ten? Okej, odporność na ogień. Od ognia, a tutaj usypiająca chmura. Wiesz co? Dam ci tego Badyla. Będziesz używał tego jako alternatywy na golemy. I już nie ma miejsca. Oh well. To już się nie zmieści? No nie zmieści mi się. Więc zróbmy to jeszcze w ten sposób. Tak, ty 10, 10. Ty nie masz nic, więc już cię też zaopatrzam, żeby nie było. W ten sposób. I uzupełnijmy sobie, tak jest, w ten sposób. Też potrzebujesz uzupełnić sobie. Proszę. Ty masz komplet? Nie masz kompletu. O, moja droga. Też tobie trzeba uzupełnić. Ty możesz mieć problem z uniesieniem większej liczby, więc nie będę cię przeciążać. A ty... tobie powinno wystarczyć. Ale... poniesie za to, za ciebie to ktoś silniejszy. Berło absorpcji. To może sobie leżeć tako. Dobra. Idealnie. Tak? W takim razie... Mów, o co chodzi. Możemy się powzmacniać. Czego przygotować chcesz? Do walki. Nie powinna być jakaś drastycznie trudna, ale też nie będzie najłatwiejsza. Co znowu? Obowiązek wzywa. Sługa natury czeka na twoje słowa. Masz wzmocnić jeszcze tego delikwenta.
tylko powiedz. Po prostu tak będzie nam łatwiej sobie poradzić z przeciwnościami. Jestem chętna i gotowa. A im łatwiej będzie, tym lepiej. O co chodzi? Pięknie. Oczywiście. Więc chodźmy. Stawmy teraz czoła temu wyzwaniu, które na nas czeka. Zaraz wypruję z ciebie flaki, głupcze. Jesteś jednym z nas. Jesteś pomiotem Baala. O, nie martw się o mnie. Jestem martwy. Jestem nikim. Dorastałem w małej wiosce. Nawet nie wiem, kim byłem, zanim po mnie przyszli. Wiedziałem, że jestem inny. Słyszysz krzyki w nocy? Czujesz zapach krwi zamordowanych? Czujesz, jak płynie wszędzie wokół? Tak wiele bólu, a ty jesteś tylko samotnym echem. Ale to nie jest straszne. To zachęca, przyzywa. Jeśli się temu poddasz, jeżeli oddasz się mu całym sercem, wszystko stanie się przejrzyste jak kryształ. Jedno morderstwo, dwa, tysiąc. Wszystko to staje się częścią ciebie. Zabiłem 3 miejscowe dziewczyny, a potem zostałem wygnany. Więc udałem się do miasta. Tam morderstwa były łatwiejsze i czułem zew każdej nocy. Możesz poczuć, że żyjesz, wiesz o tym, a to jest boskie. Ale ty się temu opierasz? Po co to robisz? Czuję, że masz na sumieniu wiele zabójstw, a mimo tego opierasz się tym przyjemnościom, które my, pomiot Baala, potrafimy docenić. W końcu, jedynym czego musisz się bać, jest zemsta i kara. Wiesz, problem polega na tym, że w ogóle zacząłeś mordować, bo mogłeś. Gdyby nie to, cóż... No właśnie. Ale tutaj musimy mordować, bo musimy się obronić przed tymi. Zginiesz z mojej ręki! Po naszej stronie! Matka natura daje życie! To jeszcze nie poległy! Zaczynamy od prostych przeciwników, ale ty, moja droga, wróć z powrotem do... Wróć z powrotem do miecza. Skrypt. Nie preferuj broni dystansowej, proszę. Preferuj broń do walki w zwarciu. Gotowe. Cały czas mi się to przełącza, tak? Jest to irytujące. Widzieliście już, jak miało to miejsce w przeszłości. W samych cieniach Amn. Zginiesz z mojej ręki! Victory! Za prawo i honor! Poczuj mój piecielny gniew! Następnym razem. Zginiesz z mojej ręki! Ty, moja droga, zawsze preferuj z kolei broń do walki dystansowej. No cóż. Mów. Dużo łuków się tu znalazło. Taka para butów. O co chodzi? Bez wątpienia. Czas ruszać? Mów. Czekam na twój rozkaz. Zapoleg! O co chodzi? Ziemię! Upadła! Jestem gotów. Zginiesz z mojej ręki! Matka natura daje życie! Ona je odbija! Zginiesz z mojej ręki! Masz jakiś plan? Za poległy! Słucham twych poleceń, przyjacielu. Zachłagini, ogrzy magowie, koboldów bardzo dużo, gnole. Cała plejada. Czego po prostu. Chcesz? Przekrój. Czekam na twój rozkaz. Poczuj mój jak cholera. Cielny gniew. Jestem gotów. Masz jakiś plan? Tylko powiedz. Zaraz cię przytnę do właściwych rozmiarów. Słucham twych poleceń, przyjacielu. Wo.
Obowiązek wzywa. Dobro jest dziś po nasz. Horm przybywa po ciebie. I teraz co? Kapłanka Drowów, tak? O co chodzi? Ale ty szybko. Jeszcze tutaj zostaniesz, bo wiem, że będzie więcej Drowów. Właśnie. Jestem chętna i gotowa się. A to proszę. O co chodzi? Co się stało? Mów. Będziemy rządzić. Czekam na twój rozkaz. Chyba w twoich snach. Jestem gotów. Będziemy. O co chodzi? Masz jakiś plan? Noż cholerne kapłanki. Tak? Wykończmy je może w pierwszej kolejności. Zanim staną się prawdziwym bólem tyłka. Wiesz co? Ty możesz chyba rozwiązać ten problem szybko. Dosyć. O co chodzi? Będziemy rządzić. Ach, następnym razem. Mów. I co tu nam się pojawiło? Słucham twych poleceń, przyjaciół. Proszę cię, odkryj mi. A, Irenikus. Niech sobie niech... No, i po problemie. Zaraz wypruję z ciebie flaki, głupcze. Przeżyłaś więc zemstę i karę. Ja nie. Wiesz, zatem znacznie lepiej ode mnie, jak się zabija. Dziwne, im dłużej udaje ci się przeżyć, tym więcej masz krwi na dłoniach. Zemsta i kara nigdy się nie skończą. A może dobiegną końca? Tego nie wiesz. Ty już nie żyjesz, to już nie twoja sprawa. I tak, ktoś tutaj przeszedł poziomy? Nikt. Ale w takim wypadku ja się zabiorę z powrotem do głównej części naszej salki. Doprowadzę moją drużynę do porządku. Posprzątam w ekwipunku i jak to skończę, to porozmawiamy sobie z Cespenarem, ale to zrobię już po króciutkiej przerwie. No i dobra, wygląda na to, że udało mi się zrobić porządki. O co chodzi? Więc tak, możemy sobie porozmawiać z tym świecuszkowym. Ej, wracaj tu, Cespenar! Nie uciekaj przede mną! Ja chcę tylko pogadać! Witaj! A kimże ty jesteś? Jestem małym sługą wielkiego Bala! O, tak! Albo byłem. Strasznie byłem ostatnio samotny. Długo nie miałem żadnego pana, żeby mu służyć. Aż do teraz! Jesteś sługą? Czym się właściwie zajmujesz? Och, sprzątam różne rzeczy. Chodzę i zbieram małe rzeczy, które dostaną się do otchłani. A kiedy mój pan rozkaże, używam przepisów, żeby zrobić dla niego świecuszka. O, tak! No cóż, wygląda na to, że nasz kochany Cespenar powiedział co innego niż jest tutaj napisane. No ale niech wam będzie, drodzy twórcy gry, skoro tak zrobiliście. Świecuszka? Tak, o tak! Wzywać mnie możesz! Przepisów swoich dla ciebie użyję! Zrobię ci świecuszka! Już od czasu jakiegoś robić tego nie miałem okazji! Nie miałem żadnego pana! Biedny, biedny, samotny Cespenar. Cespenar chętnie będzie ci służyć. Cespenar to dobry sługa, tak? Chcesz, żeby ci zrobić świecuszka? Wiele przepisów znam na nie. No pewnie. Pokaż, co potrafisz. O! Muszę przejrzeć twoje przedmioty. Porównać je z przepisami muszę. Niech spojrzę. Proszę cię bardzo. O! Jest tu ładny miecz. Może... Mam ja przepis na miecz maski, ale do niego potrzebne serce potępieńca i nie mam pojęcia, gdzie by je znaleźć. No to szukać dalej mi zostało. Dużo przedmiotów ty masz! Idziesz do piekła! No dzięki. O, święty miecz mściciel, niezły! Istnieje pewien klejnot na rękojeść, okotyra. Jak go znajdziesz, to będę mógł przepisu na świętym mścicielu użyć. Oj tak! Ale na razie go nie masz, więc nie ma sprawy. Dobra! Przeglądam dalej! Bardzo ładny kołczan! Ładne kolory!
Masz kamień łotrzyków i kołczan obfitości. Dodaj 10 tysięcy sztuk złota, to wykorzystam mój przepis, żeby strzały były lepsze. Chcesz? No pewnie. Zabieraj się do roboty. Dobra. Cofnij się. Nigdy wcześniej tego przepisu nie używałem. Może być trochę bałaganu. Teraz Cyspenar wraca do swoich obowiązków. O, tak! Dużo rzeczy trzeba znaleźć i zebrać. Tylko czemu Cyspenar pominął to? Nieważne. Dalej, Cyspenar, ale ja mam znacznie więcej rzeczy w ekwipunku. Cyspenar, Tak, tak, to już było. Miecz maski, święty mściciel. Dobra, przeglądam dalej. I? To ci się spodoba, jak mały klapsik w tyłek. Cyspenar, jakbyś coś takiego spróbował, to dostałbyś płazem miecza po łbie. Widzę, że masz kolczugę pieśniarza Klingi. Elfia kolczuga? Mam przepis, żeby ją jeszcze wzmocnić. Potrzeba do niego zwoju ochrony przed zwykłymi broniami 40 tysięcy sztuk złota. Chcesz? Pewnie, zabieraj się do roboty. Dobra. Cofnij się. Nigdy wcześniej tego przepisu nie używałem. Może być trochę bałaganu. Teraz Cyspenar wraca do swoich obowiązków. O, tak! Dużo rzeczy trzeba znaleźć i zebrać. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Cyspenar... No to... Miecz maski, święty mściciel... A co my tu mamy? Jakaś księga. Dobra do poduszki, co? Ach, to księga golemu. No masz, babo, placek. Mogę tę księgę ulepszyć, żeby robiła lepsze golemy, ale potrzeba mi kilku specjalnych stron. Ha! Przepis na przepisy. Zabawne, no nie? No cóż, ale na razie nie masz odpowiednich stron do tej księgi. To na razie możemy o tym zapomnieć. Dobra, odkładam tę księgę z powrotem. Pewnie i tak za dużo w niej długich słów, jak na twoją łepetynę, a za mało ładnych obrazków. No dzięki. Chyba wiesz, że masz tu kołczan bełtów, no nie? Mogę je ulepszyć i zrobić z nich bełty plus 2. Kusze to szajs, ale z tymi bełtami już się do czegoś nadają. 5000 sztuk złota i załatwione. Co ty na to? Nie ma sprawy, zabieraj się do roboty. Dobra. Dobra, już sobie darujemy słuchanie. Cyspenara. Może być trochę bałagan. Teraz Cyspenar wraca do swoich obowiązków. I zobaczmy. No właśnie. Futerał obfitości jest na bełty, więc bełty wylądują u ciebie. To jest kołczan obfitości. On oczywiście wyląduje u Imoen. Jako, że Imoen jest główną użytkowniczką tego rodzaju pocisków. I teraz tak, w ten sposób. I będę musiała znaleźć jakąś porządną kuszę dla ciebie, ale nie zmienia to tego, że będę mogła się pozbyć tych bełtów i przekazać tobie jakieś porządniejsze. Bełt ukąszeń, bełt plus 2. Niech będzie. Damy mu, sądzę... No, taką całkiem konkretną liczbę tych bełtów plus 2, ponieważ inni nie będą ich potrzebowali. Trochę przesadziłam z liczbą, nieważne. I teraz tak. W ten sposób. To jest co? Bełt ukąszeń. Też można ci dać trochę więcej bełtów ukąszeń. Jakby na to nie spojrzeć. Wszyscy na tym skorzystamy. Bełt ukąszeń, proszę. Damy ci ich 40 i to chyba dopełni to, co już masz, nie? Tak jest.
No. Pięknie, ale na co dzień używaj jednak miecza. I to będzie na sprzedaż razem z tymi obiektami. Super. I teraz jeszcze zerknijmy do Imoen. Co by tobie tutaj dać? Bo będziesz miała same te strzały, więc może by tobie tak dać tutaj. Jakież by ci się strzały przydały? Bo strzały ogniste masz, kwasowe nie teraz. Strzała rozproszenia na później, to możemy uderzyć albo lodowymi, albo kwasowymi. Ho. Kwasowymi. Nie. Kwasowe nie. Czyli można by było strzałę lodową. Tak z 80, żeby było wyrównane. Perfetto. W ten sposób tutaj to jest co? Plus 2 to ląduje tu. I tobie też damy może bełt ukąszeń. Jeszcze jeden. Albo bełt błyskawic. Bądźmy hojni. I różnorodni. O proszę. Pięknie. W razie czego teoretycznie powinniśmy mieć obstawione większość problematycznych zagadnień związanych ze strzałami lub z pociskami, bełtami i tak dalej. Cespenarze, mój drogi, czy jeszcze coś mi tutaj zmajstrujesz? Cespenar! Więc tak, pierwszy miecz, drugi miecz, księga golemów. Dobra, do poduszki, co? Nic! Nie widzę nic, co by pasowało do moich przepisów. Nie będzie świecuszek. Chyba muszę wracać do sprzątania. No, chyba tak. Skoro nie ma więcej świecuszek, to ulepszoną zbroję oddamy Imoen, bo to była ta jej zbroja i w tym momencie ma jeszcze dodatkowo niewrażliwość na zwykłe bronie. Czyli żaden delikwent z zwykłą bronią nie powinien jej tknąć i Imoen też ma teraz w tej chwili całkiem konkretną wartość pancerza. Nawet wyższą niż Sarewok. Jak mu załatwimy porządny pancerz, to też się to zmieni. Dobra. Czyli tak naprawdę, co, nie pozostaje nam nic, jak tylko udać się już tutaj, nie? Generał jest zbyt zajęty, by spotykać się z pospólstwem. Ruszajcie stąd, a nikomu nic się nie stanie. Ci ludzie chcą przedstawić problem, który trapi całe miasto. Proszę was, dobrzy żołnierze, wysłuchajcie tego, co mają do powiedzenia. Nie mamy jedzenia. Nasze dzieci umierają z głodu, wasz pan musi nas wysłuchać. Problemy wieśniaków nie interesują Gromnira Ilkhana. Odsunąć się. Jeśli wiecie, co dla was dobre, to lepiej wracajcie do domów. Armia za murami miasta na pewno nas wszystkich wybije. Wasz pan nie może nas tak zostawić. Odejdźcie stąd. To ostatnie ostrzeżenie. Groźby nie pomogą nam znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Zachowajmy spokój, a na pewno razem uda się nam znaleźć jakieś rozwiązanie. Nasze rozkazy są jasne. Jeśli nie usuniesz tych wieśniaków, my się tym zajmiemy. Nie róbcie nic pochopnie. Może przyjdziemy później, kiedy Gromnir Ilkhan będzie nas mógł wysłuchać. Nie, Melisandre. Tym razem nie damy sobą pomiatać. Nie odejdziemy stąd, dopóki nie zaprowadzą nas do Gromnira. Żądamy spotkania z Gromnirem. Zabierz nas do Ilkhana. Nie można wam przemówić do rozsądku. Dociera do was tylko ostrze miecza. Mówiłem, żebyście się odsunęli. Sami na siebie wydaliście wyrok. Nie!
Opuśćcie broń! To nie jest konieczne! Cóż to? Dziecię Bala pojawia się znikąd? To niemożliwe. Chyba że... Intruzi! Szpiedzy! Mury zostały przerwane! Zabić intruzów! Do ataku! Nie! Schowajcie broń! To mogą być sprzymierzeńcy, którzy przybyli nam na pomoc! Nie dajcie się nabrać na ich sztuczki! Zabijcie ich wszystkich, a bogowie ich osądzą! Oblężenie miasta, Saradusz, niesnaski wewnętrzne, a my wylądowaliśmy w samym centrum tego wielkiego jednego paskudnego kotła. Ale w jaki sposób sobie z nimi poradzić jak najszybciej? Sądzę, że w ten sposób. Tak to tak? Chyba będzie najbardziej skutecznie. Jestem gotów. Tak mi się jakoś wydaje. Tak. Nawet ty, Sarewoku, się do tego przyczynisz. Sługa na mimo, że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo tego nie chcesz. Pięknie. Dobra. Słucham cię. Ty popodnosisz mikstury. Ty z kolei zajmiesz się skarbami, bo czemu by nie? Czego chcesz? A ty podniesiesz to, co ciężkie. I teraz chodzi? Tak, ty zajmij się tym delikwentem, ty trzaśnij tego. Czeka na rozkaz. Ty możesz zająć się tym. Tak. I ty też możesz się zająć tym, bo czemu by nie? Czego chcesz? W sumie ty nie marnuj strzał, bo czemu miałabyś marnować? Proszę. Zginiesz z mojej ręki! Pięknie. I nawet jeszcze dwie osoby mi levelowały. Pięknie, cudownie. Uff, to poszło gładko. Ready for anything. Więc tak, moja kochana Niro, następny poziom. Pięknie, cudownie. Co ci dać? Ostrza energii. Niech będzie. I ty. Cudownie. Tu. Wszystkie skarby moje. Ups. Tamto wzięłam trochę przez przypadek. Przepraszam. Jestem gotowa. Zaraz się tego pozbywam. Na rzecz tego delikwenta. Dobra. Cudnie.